Tym razem w tych opowieściach o polskiej filmografii jazzowej powrócimy znowu do takiego wątku, który poruszałem no, kilka ładnych miesięcy temu, kiedy mówiliśmy o kinie, zwłaszcza tym niezależnym czyli niezależnych produkcjach tworzonych przez niezależnych producentów, czasami fascynatów czy animatorów lokalnych środowisk jazzowych. Ale też ta niezależność wynikała z tego, że nie są to filmy, które związane były z wielkimi budżetami i tworzone na zlecenie telewizji czy innych instytucji, które z mediami są blisko związane. To takie filmy, które często realizowane były z czystej chęci pokazania tego, co interesujące w polskim jazzie. I przełożenie tego oczywiście na język filmowy. Takie dokumenty, które stanowią moim zdaniem ten bardzo cenny obszar polskiej filmografii jazzowej, bo wynika on nie z chęci wyprodukowania czegoś, na czym można zarobić pieniądze, a raczej z chęci pokazania czegoś, co jest niezwykle istotne, a media mainstreamowe. Tych zjawisk pokazać nie chcą, albo co gorsza, ich w ogóle nie dostrzegają. I wybrałem tym razem trzy filmy, chyba jednak dwa filmy i jeden serial. Ten serial to szczególnie ciekawa formuła w polskiej filmografii jazzowej. Zwłaszcza, że zdaje się, tego typu produkcji było niewiele. No, pomijajmy. W tym przypadku oczywiście te programy telewizyjne, które się pojawiały, a które także wchodzą, moim zdaniem, w zakres polskiej filmografii jazzowej, ale o tych przy jakiejś zupełnie innej okazji być może uda nam się opowiedzieć. Natomiast pierwszy z tych filmów to film zrealizowany w 2013 roku przez m.in. Beatę Zuzannę Borawską filmu, który poświęcony jest Markowi Kazanie. To jest ten gentleman. To jest jego płyta mniej więcej z tego samego okresu, kiedy pojawił się film, czyli 2013 roku. Słynny, no przynajmniej jeśli chodzi o to zachodnio-pomorskie środowisko jazzowe projekt Tangola. Sam Marek Kazana związany jest ze szczecińskim środowiskiem jazzowym. Ja osobiście poznałem go jeszcze w latach. 90. -tych. no i był jedną z tych najbarwniejszych postaci tamtego jazzowego środowiska współpracował z wieloma lokalnymi szczecińskimi klubami grywał w Atucie, w Pinocchio w Kontrastach ale również w latach 80. współpracował z formacją Young Power z którą podróżował po Europie i zagrał sporą ilość koncertów Początki jego muzycznej kariery związane są ze Szczecinem, ale również z promocją młodych artystów, którzy wtedy wypływali na tej lokalnej zachodnio-pomorskiej scenie. Wśród nich, chyba tu najbardziej rozpoznawalną postacią do dziś, mimo że tego artysty już nie ma wśród nas, to był Grzegorz Grzyb. Znakomity perkusista, który. W takim niepublikowanym wywiadzie, zrealizowanym także przez Batę Zuzannę Borawską. Opowiadał, że Marek Kazana to był taki namysłowski szczecińskiego środowiska jazzowego. Sam Marek Kazana również był przez moment dziennikarzem radia Szczecin, opowiadał o muzyce jazzowej, miał swoją własną audycję i sam również animował sobie środowisko jazzowe w Szczecinie. Do dzisiaj uważany jest za taką kultową postać szczecińskiego środowiska jazzowego. Do dzisiaj zresztą grywa koncerty i jest aktywnym artystą. Natomiast film Baty Zuzanny Borawskiej nosi tytuł Narcyz, historia marka Kazany. I szczerze mówiąc, tym tytułem wcale nie byłem zaskoczony, bo rzeczywiście Marek Kazana to w pozytywnym tego słowa znaczeniu narcyz. Trochę zapatrzony we własną sztukę, ale jednocześnie artysta, który wypracował swój własny język. I ten film dokumentalny, który trwa 23 minuty, jest myślę taką... Wyjątkową formą pokazania tego artysty. Nie sądzę, że ktokolwiek z takich mainstreamowych dziennikarzy byłby zainteresowany stworzeniem filmowego obrazu, dokumentu poświęconego takiemu artyście jak Marek Kazana, schowanemu gdzieś, chyba trochę z własnej woli i chęci, w lokalnym środowisku, gdzieś w zakątku zachodniopomorskim naszego kraju i środowiska jazzowego. Ale z pewnością, to ci lokalni animatorzy życia kulturalnego w Szczecinie spowodowali, że w taki to właśnie szczególny sposób Marek Kazana również został pokazany. Ten projekt Tangola Państwu także polecam, bo to taki bardzo interesujący wkład w historię nowego jazzu, tego XXI wiecznego. A jednocześnie jedno z takich szczególnych nagrań zrealizowanych przez Grzegorza Grzyba. Grzegorz Grzyb tą płytą powrócił niejako do swoich początków, jeszcze z lat 90., i myślę, że to także jest powód, dla którego warto obejrzeć ten film. Co ważne, film jest do obejrzenia na kanale YouTube. Przypominam raz jeszcze. Film Baty Zuzanny Borawskiej Narcys historia marka Kazany. Kolejny film, jaki wybrałem dziś do tej prezentacji w tym odcinku polskiej filmografii jazzowej. To film poświęcony Zofii Komedowej Trzcińskiej. Niezwykłej postaci w życiu komedy, ale także bardzo kolorowej, błyskotliwej. Niezwykle aktywnej, ale też i kontrowersyjnej postaci w historii polskiego środowiska jazzowego. Najpełniej o swoim życiu artystycznym, o swoim życiu z Krzysztofem Komedą opowiedziała w tej książce Komeda Zośka i Inni. Książce, która moim zdaniem jest jedną z tych najcenniejszych wypowiedzi samej Zofii Komedowej, ale jednocześnie Książka, w której brakuje opinii jej bliskiego środowiska. I myślę, ten film, o którym chcemy Państwu opowiedzieć, zatytułowany Crazy Girl, czyli Zofia Komedowa w Bieszczadach, opowiada właśnie o tamtym dość dramatycznym dla Zofii Komedowej okresie. Przypomnijmy, rok 69 to śmierć Krzysztofa Komedy jej męża, którego zresztą ze Stanów Zjednoczonych sprowadziła do Polski i po tym 1969 roku przeniosła się w Bieszczady i tam spędziła ponad dwie dekady mieszkając w Chmielu, w małej miejscowości, w której sytuowany był jej dom. I ten film zrealizowany przez Julię Kubicę i Marka Władykę z 2013 roku opowiada o Tamtym miejscu, o tamtych ludziach, o ich wspomnieniach związanych z Zofią Komedową, bo mieszkając w Bieszczadach zawierała oczywiście znajomości, przyjaźni, chmiel. To mała miejscowość, w której wszyscy się znają, ale dla samej Zofii Komedowej to było takie oderwanie od tego świata zagonionego, który no, w jakimś sensie pewnie również Doprowadził do śmierci jej męża. W filmie występują jej znajomi, przyjaciele, sąsiedzi, opowiadają o jej no, czasami trudnym charakterze, ale czasami także o takich bardzo przyjaznych gestach wobec ludzi. Opowiadają o tym, jak mieszkała, jak wielką miała bibliotekę, jak wspominała swoje życie w tym wielkim świecie, w którym przecież przeżyła z komedą. Prawie 20 lat mieszkając w Krakowie i w Warszawie. Sama Zofia Komedowa nie występuje w tym filmie. Film zrealizowany został 4 lata po jej śmierci w 2009 roku i jest raczej takim hołdem złożonym Zofii Komedowej przez jej bieszczackich przyjaciół. Nie ma tam nikogo, kto byłby przedstawicielem. Tego środowiska, w którym obracała się przez tę ponad dekadę aktywności na jazzowej scenie. Pamiętajmy, że przecież i prowadziła piwnice pod baranami. Również była ważną personą w Krakowie, jeśli chodzi o klub Helikon, znała całe środowisko, środowisko znało ją, ale jej wyjazd w Bieszczady do Chmiela spowodował zupełne. Oderwanie od tego środowiska i przy okazji angażowanie się w zupełnie inne projekty, bardziej społeczne, powiedziałbym nawet polityczne w tamtym czasie. I ten film o tym opowiada. Jeśli dzisiaj mówimy o Zofii Komedowej jako postaci szczególnej dla polskiego środowiska jazzowego, to tak się składa, że Niewiele jest materiałów filmowych, oprócz no kilku dokumentów, w których pojawia się jako jedna z wielu postaci, które pokazałyby Zofię Komedową, a jednocześnie sprawiły i dały jej szansę wypowiedzenia się w takim filmowym języku. Opowiadałem Państwu także o tym cyklu krótkich filmów, ale też sporej sesji nagraniowej, takiej wideo, Nagraniowej na potrzeby promocji płyt z publikacjami muzyki Krzysztofa Komedy w latach 90., kiedy to wytwórnia Power Bros. Krzysztofa Popka zdecydowała się na wydanie takiej wielokompaktowej serii płyt z muzyką komedy. Tamten film jest także szczególnym dokumentem, choć jak pewnie Państwo wiedzą, bo o tym także wspominałem w jednym z odcinków. Do, dotychczas niezagospodarowanym przez dokumentalistów, a szkoda. Natomiast film Crazy Girl de, Zośka Komedowa w Bieszczadach to także niezależna produkcja, którą Państwo mogą obejrzeć w każdej chwili na kanale YouTube, bo także również na tym kanale jest dostępna. Jeśli Państwa interesuje tamten czas muzyka Krzysztofa Komedy, postać Krzysztofa Komedy i to... W jaki sposób wspominają Zofię Komedową jej przyjaciele po śmierci komedy, jak wyglądało jej życie po śmierci komedy, to ten film jest chyba najlepszą okazją, żeby ten okres dogłębnie poznać. Na koniec tego odcinka, poświęconego polskiej filmografii jazzowej, jeszcze wspomniany na początku serial. Serial dokumentalny, a może by bardziej trafnie powiedzieć, siedmioodcinkowy cykl programów związanych z polskim środowiskiem jazzowym, a zwłaszcza muzykami, którzy odbyli trasy koncertowe w Chinach. Tak też ten projekt się nazywa Polski Jazz w Chinach, Jazz po polsku. Sam serial, bo chyba tak mogę go również nazywać, zrealizowany. Przez Jakuba Krzyszowskiego, który od dobrych dziesięciu lat prawie organizuje koncerty polskich muzyków w państwie środka. To już jest całkiem spora liczba tych koncertów, bo około 300. Reżyserem całego cyklu jest Maciej Głowiński. No i sam cykl składa się z siedmiu odcinków. Każdy po kilkanaście minut, każdy z odcinków poświęcony jest nie tylko temu, co robili polscy muzycy w Chinach, prezentując swoją muzykę, i nie tylko wspominają oni tamten czas, dzielą się refleksjami i spostrzeżeniami, ale również że są to takie rozmowy o istocie muzyki jazzowej, o. Improwizacji, o istocie jazzu polskiego, o przyjaźni między muzykami, jak bardzo te relacje międzyludzkie wpływają na muzykę graną przez te zespoły. Jak powiedziałem, seria składa się dokładnie z siedmiu odcinków. I występują w nim także znane postacie na polskiej scenie jazzowej od Joachima Męcła, Marka Napiórkowskiego, Pawła Kaczmarczyka. I to oni właśnie opowiadają w drugim odcinku o istocie jazzu i o jego elementach. Ale sam serial także dosyć specyficznie się rozpoczyna, bo bodaj w drugim odcinku... Całego cyklu, pojawia się fragment koncertu. Tych koncertów tam zresztą jest o wiele więcej, bo spora ich liczba była również filmowana. Pojawia się na tym koncercie kołysanka z dziecka Rosemary, śpiewana oczywiście po mandaryńsku. Taka mała niespodzianka, ale jednocześnie sam utwór znamiennie wpasowuje się w całą konwencję tego serialu czy też cyklu programowego. Pojawiają się tam także członkowie zespołów, które chyba trochę wychodzą poza granicę samej definicji muzyka jazzowa w Polsce, bo Wśród nich jest Stefan Nowakowski, czyli jeden z członków grupy Rzeczpospolita. No ale jest także Rafał Sarnecki, który przecież od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku i właściwie co roku odbywa trasy koncertowe w Chinach. I to on między innymi opowiada w tym serialu o publiczności chińskiej, która z wielkim zaciekawieniem przyjmuje muzykę polskich artystów. I ze zdziwieniem także reaguje na słowo jazz, słysząc na scenie nie zawsze muzykę, która z jazzem kojarzyłaby się nam na co dzień. Wojtek Mazolewski w tym serialu mówi także ciekawą rzecz, że zupełnie inną publicznością jest publiczność czy też miłośnicy jazzu w Japonii i w Chinach, o ile w Japonii, jak powiedział to Wojtek Mazolewski, publiczność jest bardzo osłuchana, bardzo profesjonalnie podchodzi do muzyki, jest zorientowana w wielu nurtach we współczesnym tyglu muzycznym. A odwrotnie jest w Chinach. W Chinach raczej przyjmuje się wszystko, co jest nowe, w tym również jazz. Jako wielką ciekawostkę wartą poznania. Michał Ciesielski, polski pianista pochodzący z trójmiasta, od lat pracuje w Pekinie jako pedagog i naucza młode pokolenia Chińczyków grania muzyki jazzowej. I również w tym serialu występuje i mówi o istocie jazzu, ale przecież on także opowiadał. Nawet mi zupełnie prywatnie o tym, że Chiny to takie miejsce, w którym jazz to zupełnie nowy, świeży nurt, jeśli chodzi o kulturę muzyczną, dopiero jakby rozpoznawalny przez samych Chińczyków. Podczas tych tras koncertowych, o których opowiada cały ten serial, mówi się Również o samej muzyce, bo zespoły, które tam się pojawiały, istotnie nie pochodziły z tego głównego nurtu polskiego jazzu. Nie ma tam jakichś bopowych, czy też zespołów fusion. Występują takie, które gdzieś funkcjonują na granicy eksperymentu, poszukiwań. Krzyżowania się różnych muzycznych stylów i gatunków. One wszystkie nie są do końca jednoznaczne. I chyba siła tego serialu też polega na tym, że można obejrzeć i posłuchać tej muzyki i dostrzec, jeśli ktoś zechce dostrzec, że muzyka jazzowa to muzyka, którą nie jest łatwo zdefiniować. Bo ma wiele odmian, kolorów i różnych stylistycznych obszarów, których czasami nawet my tu w Polsce nie znamy. A Chińczycy przyjmują to z wielkimi nadziejami na to, że poznają zupełnie nową muzykę zachodniego świata. Serial oczywiście do obejrzenia także na kanale YouTube. Jeśli Państwo, państwo wpiszą jazz po polsku albo po prostu polski jazz w Chinach to z pewnością serial się państwu pojawi. Dziś o tych niezależnych produkcjach opowiedziałem słów kilka, bo uważam, że w tej polskiej filmografii jazzowej one te produkcje niezależne również zajmują szczególne miejsce i pewnie jeszcze do tego nurtu, w tym cyklu o polskiej filmografii jazzowej, jeszcze powrócimy.